kto najczęściej pada ofiarą koronawirusa. Pismo Lancet opublikowało jak dotąd najbardziej kompleksowy przegląd danych klinicznych i tych dotyczących leczenia nowych przypadków koronawirusa w Chinach. Nowa analiza obejmuje 99 przypadków z potwierdzonym laboratoryjnie koronawirusem 2019-nCoV zarejestrowanym w szpitalu i Nintan w chińskim mieście Wuhan od 1 stycznia do 20 stycznia 2020 roku, w tym 41 przypadków opisanych w poprzednim przeglądzie. Na podstawie danych epidemiologicznych, zapisów klinicznych, wyników laboratoryjnych, materiałów analizy genetycznej i ich wizualizacji autorzy wyciągają następujące wnioski. Średni wiek pacjentów wynosi 55,5 lat, z czego 67 to mężczyźni, a 32 to kobiety. Połowa pacjentów miała wcześniej jakieś choroby przewlekłe, sercowo-naczyniowe lub mózgowo-naczyniowe, 40 pacjentów, a także cukrzycę, 12 pacjentów. U wszystkich pacjentów przyjętych do szpitala wystąpiło zapalenie płuc, u 74 osób, obustronne. Większość miała również gorączkę, 82 przypadki, i kaszel, 81, a 1/3 pacjentów miała duszności, 31. Odnotowano także takie objawy, jak ból mięśni i głowy, splątanie, ból gardła i klatki piersiowej, biegunka, nudności i wymioty. 5 pacjentów miało jednocześnie zakażenie bakteriami, 1 pacjent, i grzybami, 4. Około połowa poszkodowanych pracowała na rynku owoców morza Huanan, 49 pacjentów, większość, 46 pacjentów, jako menedżerowie lub sprzedawcy. Do chwili obecnej 57 pacjentów nadal przebywa w szpitalu, około 1/3, 31 pacjentów, została wypisana na dzień 25 stycznia 2020 roku. Pod względem leczenia większość pacjentów otrzymywała leki przeciwwirusowe, 75 pacjentów, antybiotyki, 70, tlenoterapię, 75, i ogólnie miała dobre rokowania. Jednak u 17 pacjentów wystąpił zespół ostrej niewydolności oddechowej, a 11 z nich zmarło z powodu niewydolności wielonarządowej. Naukowcy doszli do wniosku, że infekcja rozprzestrzeniła się w skupisku. Zagrożeni są przede wszystkim starsi mężczyźni z towarzyszącymi chorobami. Poważne komplikacje, które mogą prowadzić do śmierci, naukowcy przypisują zespołowi ostrej niewydolności oddechowej. Autorzy podkreślają, że ich ustalenia opierają się tylko na danych z jednego szpitala w jednym konkretnym mieście, zlokalizowanym w samym centrum rozprzestrzeniania się choroby. Aby ocenić ogólny obraz kliniczny nowego koronawirusa, wymagana jest generalizacja większej liczby danych z różnych miast Chin i innych krajów.